Wielu Suwałczan ekscytuje się kwestią muralu, który ma pojawić się na ścianie kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i 24 sierpnia, przypominającego o nadchodzącej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze miasto. Tymczasem, jak się dowiedzieliśmy, w planach jest jeszcze jedno ścienne malowidło. Tak, jest to taka propozycja Urzędu Miejskiego i Suwałskiego Ośrodka Kultury. Tych murali powstaje coraz więcej. Jednym z takich pomysłów jest, żeby na ulicy na ścianie bloku na rogu ulicy Noniewicza i Dwernickiego powstał taki mural bluesowy. Wszystkie szczegóły owiane są tajemnicą. Nie chciałbym jeszcze za bardzo zdradzać, bo jeszcze nie mamy wszystkich potwierdzonych szczegółów, ale na pewno projekt będzie to znanego artysty, polskiego artysty, bardzo znanego, a wykonanie też myślę będzie to zlecone firmie, która wykona. Będzie to taki mural o tematyce bluesowej. I choć Bogdan Topolski milczy jak zaklęty, nie ma tajemnicy nie do rozwikłania. Prawdopodobnie autorem bluesowego muralu będzie znakomity artysta grafik, mający w dorobku tysiące prac. To czterokrotny laureat pierwszej nagrody w konkursach na najlepszy plakat filmowy ogłaszanych przez magazyn The Hollywood Reporter. Artystę uhonorowano też w kolejnych edycjach tego prestiżowego konkursu jeden raz drugą nagrodą, trzykrotnie zajął trzecie miejsce i dwa razy został wyróżniony. Niebawem dowiemy się, czy na tej ścianie pojawi się grafika Andrzeja Pongowskiego.